Dzisiaj przed południem trzy brygady terytorialsów objęte zostały statusem gotowości do natychmiastowego stawiennictwa w czasie 6 godzin. Są to pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, druga Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej i czwarta Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej. Alert podniesiono również w odniesieniu do terytorialsów z Mazowsza. W ich przypadku obowiązkowe stawiennictwo w razie wezwania musi nastąpić w ciągu 12 godzin. Alert jest odpowiedzią na sytuację, jaką dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej zarejestrowało na polsko-białoruskiej granicy. Jak poinformował minister Błaszka, aktualnie, czyli przed ewentualną mobilizacją terytorialsów, na granicy służbę pełni 12 tysięcy żołnierzy.